Cześć, tu Marek Kirośliny. Jesteśmy w Lizbonie, a dokładniej w parku Edwarda VII. Jest tutaj raj na ziemi, to znaczy Estufa Fria, a po polsku zimna szklarnia. I to jest niesamowite miejsce, które za chwilę wam pokażę. Jest ono obecnie w centrum miasta. Kiedyś to był stary kamieniołom. Wygląda to niesamowicie i tutaj rosną rośliny zupełnie bez przeszklenia. Jak widzicie, to jest konstrukcja drewniana. Za chwilę wam wszystko opowiem. Zapraszam na odcinek. Estufa Fria to było jedno z miejsc, które musiałem po prostu odwiedzić. Już przed wyjazdem byłem napalony na to, żeby tam pójść i zobaczyć to na żywo, ale nie spodziewałem się, że to wygląda aż tak super i że te rośliny są aż tak wielkie. To miejsce powstało w ogóle w taki sposób, że tutaj był kiedyś kamieniołom, pozyskiwano tutaj bazalt, ale później była odkryta woda, no i utrudniało to wydobycie, więc zaniechano wydobycia tego bazaltu i po prostu został taki kamieniołom dziura w ziemi, która została zagospodarowana przez ogrodnika, który po prostu w tym miejscu, osłoniętym trochę przed wiatrem, przez to, że było jednak w obniżeniu terenu, przechowywał swoje rośliny. I tymi roślinami miały być obsadzone okolice, ale później, przez to, że przyszła pierwsza wojna światowa, no to po prostu temat został porzucony i zaniechano tego, a przez to, no, stało się coś niezwykłego, bo te rośliny zaczęły niesamowicie dobrze rosnąć w tym miejscu. I chyba w 1933 roku powstała ta Estufa Fria już tak oficjalnie. Później została kilka razy przebudowana, powiększona i tak dalej. Dodano też szklarnię, którą również odwiedzimy, ale pierwsza część, do której wejdziemy, to jest ta część, która nie jest w żaden sposób regulowana sztucznie. Mam tutaj na myśli taką drewnianą konstrukcję, która sprawia, że jednocześnie nie wieje tam za bardzo i za mocno nie świeci słońce, więc zarówno zimą, jak i latem jest fajnie i jest odpowiednia temperatura dla roślin. No, zobaczcie, jak to wszystko wygląda na zewnątrz, ale najwięcej ciekawych rzeczy jest w środku. Zresztą to, co na zewnątrz, to pokażę wam w innym filmie, bo mam to nagrane z kilku miejsc. No ale najpierw opowiem wam o przebojach, jakie mieliśmy z wejściem tam, no bo trzeba zapłacić za bilet. Bilet kosztuje jakieś 3 euro, no i musieliśmy zapłacić za to gotówką, bo jak się okazuje, nie przyjmują tam płatności kartą. Ogólnie wejście jest też od jakiejś 10, więc no, panuje tam taka typowa dla południa maniana. I oni, no niestety, jak się okazuje, również większych nominałów też nie są w stanie ogarnąć, więc jak poszliśmy z 50 euro, no to okazało się, że pani ma w kasie jakieś 20 euro i nie może wydać. Dlatego musieliśmy wybrać się na wycieczkę krajoznawczą w poszukiwaniu najbliższego bankomatu. No i tak zrobiliśmy, no bo nie było szans, żebyśmy odpuścili. No a jak poszliśmy znaleźć ten bankomat, wypłaciliśmy pieniądze i wróciliśmy, to okazało się, że nie ma już tej pani. I po prostu nikt nie siedzi na kasie. Nie wiem, czy miała przerwę już, czy co. W każdym razie był ochroniarz, którego wcześniej nie było, i ten ochroniarz mówi, że it's okay, możecie wejść za darmo. No to weszliśmy, zaoszczędziliśmy 6 euro, więc bardzo polecam. A tutaj już widzimy zaraz po wejściu, jak to wygląda. No ja prawie padłem, jak to zobaczyłem, te banany, te strelicje, to wszystko, jakieś begonie rosnące sobie tak w ziemi. No pięknie, pięknie, niesamowicie. Od razu jest taki klimacik tam w środku, jak się wejdzie. No i te ogromne monstery, które tworzą zielone ściany dosłownie. I co ciekawe, ja nie wiedziałem o tym, że ten kamieniołom tam był i że to nie jest sztucznie stworzone specjalnie na potrzeby tego miejsca jako ogrodu dla roślin. Nie wiedziałem, że to tak było i że taka jest tego historia, więc teraz rozumiem, skąd te górki, dołki, ten skomplikowany kształt, dzięki któremu pomieściło się tutaj tak dużo roślin i udało się je wszystkie wyeksponować tak fajnie. No bo gdyby to było płaskie, to widzielibyśmy tylko to, co w pierwszym rzędzie, a tak widzimy całe ściany porośnięte monsterami, które są po prostu niezniszczalne, jak widać tutaj. I one rosną bez problemów w tej części, która jest nieoszklona, po prostu jest tylko z takimi drewienkami. Pokażę wam je później z bliska. No i płynie tutaj woda, jest tutaj mnóstwo wody. Jest to niesamowite, bo woda jest na zewnątrz, woda jest w środku. Czasami chodzi się po takich kamyczkach tylko i co chwilę napotyka się takie cuda jak tutaj. Zobaczcie te owoce. No po prostu mega, mega. I przez to, że tutaj są te drewniane lamele na suficie i też na ścianach, nie wpada tu tak dużo słońca,
które mogłoby spalić te rośliny i te paprocie i tak dalej. No bo wiadomo, że one rosną w lesie deszczowym, ale one nie są górną warstwą, tylko rosną niżej i światło jest już przefiltrowane w momencie, kiedy do nich dociera. No i to bezpośrednie słońce tutaj by je spaliło w ciągu kilku dni i dlatego potrzebne jest też takie właśnie częściowe odcięcie światła. To samo robi się w Ekwadorze czy w, na przykład w Tajlandii, w szkółkach w Indonezji czy na Florydzie nawet. Oni wszędzie mają takie shade houses, czyli konstrukcje, które są z siatki, która pochłania częściowo słońce, tak 50% nawet. A nie tak jak u nas jest przeszklenie, żeby po prostu nie było zimno, ale żeby słońce wpadało. No jednak mamy tutaj inny kąt padania i intensywność jest inna. W ogóle chciałem wam to pokazać od razu po nagraniu, ale niestety okazało się, że na komputerze przenośnym nie da się tego ogarnąć, bo strasznie się klatkował obraz. Nie wiedziałem, czy to jest kwestia nagrania, czy to jest kwestia tylko tego playbacku, montażu. Wydawało mi się, że to wszystko jest dramatyczne, a jednak jak montuję to teraz na stacjonarnym komputerze, to jest ok. Tak jak widzicie, tutaj są wszędzie schody, górki, dołki, bo to jest ten kamieniołom. Ja o tym nie wiedziałem. Zobaczcie tutaj Dicksonia antarctica, czyli ta paproć drzewiasta. Ja jestem zakochany w tych paprociach. Gdybym miał coś stąd zabrać, to właśnie taką paproć. Cudo. No ale wracając do ukształtowania terenu, to jak widzicie, te górki, dołki sprawiają, że są tutaj takie piękne zakątki, takie tajemnicze przejścia. No i w ogóle jest możliwość wyeksponowania większej liczby roślin przez to, że można to piętrowo ułożyć. Zaraz po wejściu to nawet nie wiedziałem, w którą stronę się skierować, bo tu w każdą stronę można iść i zobaczyć coś ciekawego. I tak krążyliśmy, krążyliśmy. Ja jeszcze miałem nadzieję, że jeszcze coś znajdę i jeszcze coś, no i przez jakiś czas mi się udawało, a potem jak już się okazało, że to koniec, to było mi tak strasznie smutno, że już musimy stąd iść. Nawet zaproponowałem, że może będziemy tam spali, ale myślę, że byłby to jednak problem. Spójrzcie tutaj, piękna glicynia już kwitnie. No w ogóle w Portugalii już jest taka wiosna w pełni, kasztany też kwitną, no jest cudownie. Judaszowce na zewnątrz, a tutaj ta glicynia. Piękna. I tutaj jeszcze trochę więcej. Ogólnie te zestawienia roślin, takie nietypowe dla mnie, które są, no wiadomo, tam w krajach śródziemnomorskich, czy w ogóle na południu Europy, normalniejsze, typu obok siebie rosnący kasztanowiec i fikus. No, mega. Super, super miejsce. Tutaj mamy jakieś imbirowce. Nie wiem, co to dokładnie jest, ale ma owoce. Po prostu ogromne. A teraz pokażę wam taką niezwykłą strelicję. Pierwszy raz ją widziałem. Myślę, że to jest strelicja Juncea. Chociaż ciężko jest powiedzieć, dlatego że podpisana była jako Reginę i w ogóle no tutaj wygląda w taki sposób, że ma takie maluteńkie listeczki na końcach ogonków. Ona bardzo często ma te liście całkowicie zredukowane, także wyglądają jak taka rurka tylko. No ale jest niesamowita. Bardzo śmieszna. Stwierdziłem, że muszę ją uwiecznić, bo tylko raz tutaj ją widziałem, również w Portugalii. Fajna. A tutaj są te kwitnące imbirowce, o których mówiłem przed chwilą. Czadowe. No i te monstery po prostu... Och. No one tam rosną jak chwasty, wszędzie. Niesamowity klimat tworzą. No i wszędzie są ich owoce, które też wam pokażę. Jest tutaj też mnóstwo paproci, więc myślę, że wszystkie paprociary byłyby zachwycone. Zobaczcie, te paprocie rosną tuż nad wodą. Tutaj trzeba przejść po takich kamyczkach, żeby dojść dalej. Tutaj kwiatki jeszcze z bliska tego imbiru. Ciekawie to kwitnie. Nigdy nie widziałem na żywo tak kwitnącego imbiru, żeby właśnie tak pionowo wystrzelał w górę na końcu kwiaty. No nie widziałem tego nigdy. A tutaj teraz wejdziemy taką ścieżką na górę. Pokażę wam przy okazji monsterki. Zobaczcie. Czadowo, nie? One tak rosną, że muszą je ciachać normalnie maczetą. Tam było widać mnóstwo miejsc cięcia, gdzie po prostu no, musieli ją skrócić trochę, tę monsterę, żeby dało się przejść w ogóle po tych schodach. No, te schody nie są zbyt szerokie, ale jest to niesamowite. Zobaczcie, ile paproci. Jak one rosną, no po prostu to jest czad. A teraz wyjdziemy na zewnątrz za chwilę, ale najpierw pokażę wam, co tutaj się dzieje jeszcze w środku. Taki panoramiczny rzut na to. Niektóre monstery trochę żółkną, te, które są bliżej okna, jak widać. Okna. Nie okna, ale o tym zaraz powiem. Zobaczcie ogromne Dicksonie.
No i tam na końcu taki wielki fikus z wariegacją. Drzewo, po prostu drzewo. No ale wracamy już teraz na te schody i wychodzimy na zewnątrz. Tutaj nie ma okien, tutaj po prostu jest przejście, to jest otwarta przestrzeń. Po prostu wiatr sobie wlatuje, słońce świeci mocniej. No i tutaj, gdzie nie ma tych drewnianych lamelek, tam mocniej operuje słońce. Paprocie są bardziej żółte. Niektóre liście się trochę przypalają. A teraz wyszliśmy na zewnątrz i tutaj widzimy znowu ten zbiornik, który mijaliśmy idąc do wejścia. Przepięknie to wszystko wygląda, jest tam mnóstwo ptaków, jest woda. Jeszcze wyjdziemy na dwór, ale najpierw wróćmy do środka i przejdźmy się jeszcze po tych kamieniach. Dojdziemy do pięknej, kwitnącej kliwi. U mnie jakoś ta kliwia tak nie kwitnie, nie wiem, mam ją 2 lata u siebie na parapecie z ekspozycją południowo-wschodnią i mimo tego, że urosła, ba malutka, to jakoś no, nie kwitnie mi na razie. Może jeszcze się to zmieni. Te strelicje tutaj to jest po prostu bajka. One tutaj rosną jak mlecze u nas. Po prostu bez żadnego nadzoru, nawet widziałem w zaniedbanych takich ogrodach strelicje, które miały nawet 2 liście i kwitły. To się w głowie nie mieści. A tutaj takie przejście. Naprawdę jest to tak wspaniałe miejsce, ta Estufa Fria. Jeżeli będziecie w Lizbonie, to koniecznie się tu wybierzcie, te 3 euro za wejście. To jest śmiech, patrząc na to, jaka tutaj jest różnorodność roślin i jak tutaj jest cudownie. Każdy, kto kocha rośliny, powinien się tutaj wybrać, bo to naprawdę jest super przeżycie. No i tak sobie chodziliśmy tutaj po tych alejkach, zachwycaliśmy się tą roślinnością, naprawdę piękną. Myślę, że tak z 1,5 godziny można tutaj poświęcić na to zwiedzanie. Nagrywając też, no, mam inne odczucia niż Włodek, który sobie po prostu chodził i się skupiał tylko na tym, co widzi przed sobą, a niekoniecznie jeszcze w telefonie, ale no nie było łatwo przez te nierówne powierzchnie, ale ogólnie super pięknie, ślicznie. Stwierdziłem, że muszę wam to pokazać, bo po prostu rzadko się zdarza coś takiego. Marzenie. No, nawet kawałek takiej estufy mieć u siebie. Gdyby u nas było na tyle ciepło, żeby te rośliny nie marzły zimą, to już by było cudownie. Ale no, zobaczcie. Cudo. Te paprocie drzewiaste wygrywają wszystko. Oczywiście palmy są piękne, no ale te paprocie tak mnie urzekły, że ciężko mi to opisać. Teraz takie schody. Te schody to też były. No, jak widzicie, nie jest tam wcale tak płasko. Naprawdę jest dosyć stromo i jest dużo ścieżek. Niektóre niestety były zamknięte chwilowo, bo tam cały czas ktoś pracuje i to nie jedna osoba sprząta, podlewa, zamiata i niektóre były pozamykane. Ale tam, gdzie się dało, to weszliśmy. No, te monstery. Wspaniale to wygląda, naprawdę. Cudownie. I tutaj znowu mamy rozwidlenie i trzeba się zdecydować, w którą stronę iść. Te drzewa. Bajka. Koniecznie się wybierzcie. Włodek wyczaił tutaj swoją jedną z ulubionych roślin, czyli ksantosomę, więc musieliśmy iść w tamtą stronę, żeby do niej dotrzeć. Ksantosoma esculenta. Nie wiem, no wygląda to jak violacea, ale to tutaj te nazwy to tak niektóre są dosyć dyskusyjne. Poza tym w ogóle te plakietki niestety są mocno wyblakłe i tak nawet jak próbowałem zbliżyć, żeby jakąś roślinę po prostu zobaczyć, jak ona się nazywa, to te, które były bardziej narażone na słońce, niestety na tyle wyblakły albo są po prostu brudne też. Więc bardzo ciężko było uwiecznić te nazwy tak, żeby ich nie zapomnieć. A zobaczcie, jakiej wielkości jest ten fikus. I jakie ma piękne liście. No tutaj jakby się dorwali ci nasi niektórzy kolekcjonerzy, to mieliby co ciachać. Masakra, ale przepiękne. Naprawdę. Cudo. Przepiękne. Jak widać, niektóre liście są już zielone, w ogóle niektóre pędy zzieleniałe. Ale roślinie to nie przeszkadza. Tutaj jest drugi, inny. I w niektórych miejscach widziałem teraz posadzone takie jeszcze małe, które dopiero za, no, umówmy się, dłuższy czas będą takimi drzewami. Chociaż myślę, że w tych warunkach dużo szybciej niż w naszych domach. Te drzwiczki, które widzicie tutaj, to jest wejście do przeszklonej części, ale tam udamy się za chwilę. Teraz jeszcze pójdziemy w drugą stronę i zobaczymy, co tam da się zobaczyć. Czyli kolejne schody.
Teraz wchodząc tutaj na górę, znajdujemy się na najwyższym poziomie. No i widać rzeczywiście po mojej prawej stronie, jak to wszystko jest obniżone względem tego, gdzie jestem teraz. Dzięki temu po prostu ochronione to było przed wiatrem, tak samo jak robi się takie murowane ściany wokół ogródków, żeby przyspieszyć też wegetację, żeby ochronić rośliny najbardziej wrażliwe przed zimnem. Odgradza się je od tej strony, z której może być wiatr zimny. Tutaj widać okna. Te okna wychodzą na tę przeszkloną część. Ktoś tam nawet był. Jest tych okien trochę. No i to jest w zasadzie jedyna wentylacja z tamtej strony, która jest na teraz otwarta. A jest tam naprawdę gorąco w środku i parno, chociaż no jest dopiero kwiecień, a naprawdę jest już gorąco, więc wyobrażam sobie, jak tam jest latem. Wysokość jest naprawdę spora, no i niestety tutaj nie udało mi się wejść, bo było to zamknięte przejście, a tam była taka fajna jaskinia. Ale no cóż, może innym razem się uda, bo na pewno tam wrócę kiedyś. Tutaj widać tę konstrukcję, która utrzymuje dach. No jest ona solidna, więc na pewno jest to duże obciążenie. Ale zobaczcie, no jaka to jest oszczędność w porównaniu na przykład z naszymi palmiarniami, gdzie muszą mieć szklane ściany, szklane dachy, ogrzewanie, często też nawet doświetlanie. A tutaj słońce jest dużo, mrozów prawie nigdy nie ma. No i dzięki tej konstrukcji trochę mniej wieje w środku. Jest bardziej zacisznie, latem się nie przypala wszystko i to wystarcza, żeby utrzymać taki ogród. A u nas nakłady finansowe na utrzymanie dużo mniejszych ogrodów są nieporównywalnie większe. Więc naprawdę doceniam to, że mamy na przykład taką palmiarnię poznańską, w której też jest dosyć duży wybór roślin. Różnorodność gatunków jest spora i te rośliny są bardzo okazałe. No tutaj ciężko jest z tym konkurować, no bo tutaj to one rosną jak w naturze. Za tym bambusowym laskiem widać taki przeszklony budynek, albo może część tego budynku, taką przeszkloną, która tutaj była zamknięta. Wydaje mi się, że ona służy teraz jako miejsce, gdzie odbywają się różne imprezy okolicznościowe. Można tam sobie ślub wyprawić, czy komunię, czy coś. Fajnie, ja na pewno bym się na coś takiego zdecydował. Niesamowite miejsce, ale pewnie jest tam gorąco. No, nie ma się co czarować. Wygląda to wszystko cudownie. Tutaj takie ogromne monsterki jeszcze. Myślałem, że będzie tam więcej alokazji, kolokazji. No, trochę było, ale sądziłem, że będzie więcej. Może to jest jednak kwestia tego zimna zimą, że one tak dobrze tego nie znoszą jak monstery. Wszędzie jest woda, a tutaj jest ta moja ukochana Dicksonia Antarktyka. Po prostu marzenie. Przepiękna. Zobaczcie, to wygląda jak połączenie palmy i paproci. Jaka ogromna jest ta roślina, a to jest jedna z mniejszych tam. No, masakra. Nie mogłem się napatrzeć, po prostu musiałem to nagrać. Bo te paprocie są starsze niż dinozaury, to są po prostu skarby. To jest prehistoria na naszych oczach. One przyrastają kilka centymetrów rocznie, więc wyobraźcie sobie, ile lat muszą mieć te największe Dicksonie tutaj. To jest niesamowite. Móc zobaczyć i tak z bliska wręcz dotknąć czegoś tak starego. Cudo. Patrząc po tym osadzie tutaj na liściach, po tym brudzie, to tu chyba nigdy nie pada, no bo deszcz by to umył, a tutaj chyba muszą to wszystko podlewać, tak mi się wydaje. Brakuje tu tylko koliberków, które by sobie piły nektar z tych kwiatów. Wszystko pachnie, kwitnie, jest naprawdę cudownie. Będąc tam, poczułem się tak, jakbym był nie w Europie, a gdzieś bliżej równika. Zobaczcie te palmy, te banany, te strelicje. To wszystko jest jak z bajki. Trzeba przyznać, że mieli ogromny rozmach tworząc to miejsce. Wiadomo, że przez to, że Portugalia miała swoje kolonie też w innych miejscach na świecie, to mieli na pewno dostęp do wielu gatunków, które były trudne do zdobycia dla innych, przynajmniej na początku. Tutaj sprowadzenie czegoś na statkach było na pewno łatwiejsze. Widać to na każdym kroku. Zobaczcie nowy liść tej paproci drzewiastej. Cudo. Papaje, wszystko tutaj jest. No, szok. A teraz oglądałem sobie jeszcze tutaj owoce kliwi i tego imbiru znowu, jakiegoś tam kwiaty. I nieświadomy byłem zupełnie tego, co dzieje się tuż obok mnie. Za chwilę sami to zobaczycie.
Byłem właśnie świadkiem kopulacji gołębi. No i w ten sposób wyszliśmy znowu na dwór. Tutaj z tego balkoniku drewnianego widać piękne bambusy, które są nad stawem. A ten staw też jest zasilany trochę wodami odprowadzonymi z tego pomieszczenia okrytego tym drewnianym daszkiem. Jak widać tutaj tą rurą, całkiem wartko ta woda płynie. No i powiem wam, że na zewnątrz to wygląda tak jak wszędzie w tej okolicy. Wiadomo, jest trochę więcej nasadzonych roślin, ale są to rośliny, które wytrzymują tam na dworze normalnie zimą. Cała ta konstrukcja teraz będzie widoczna lepiej, bo jest ona zrobiona z takiego drewna. Myślę, że ono mocno wypłowiało, pewnie początkowo miało inny kolor. Jestem ciekaw, jak często trzeba to wymieniać. No bo to jednak na pewno ulega jakiejś biodegradacji z czasem, jak to drewno. A tutaj dla mnie wielka gratka, jeśli chodzi o rośliny ogrodowe, jest to judaszowiec, który charakteryzuje się tym, że kwitnie tak, że wychodzą mu kwiaty z kory. One po prostu pojawiają się na pniu, tak jak tutaj widać. Wcale nie tylko na końcach, ale na dole, nisko, też na pniu. To jest niesamowite. Kupiłem dla mamy takiego judaszowca w zeszłym roku. Przeżył zimę. Widzę, że ma pąki, bo byłem teraz u rodziców, wracając z tej Portugalii. I widziałem, że kwiaty są. Musieliśmy odebrać pieski. Kwiaty są, znaczy będą. A tutaj widać papirusa. Papirus nędza, tak jak u nas po zimie. To jest roślina bardzo warta uwagi, dlatego że przepięknie, bardzo intensywnie pachnie. Jest to roślina pochodząca z Brazylii. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale tutaj udało mi się zrobić zbliżenie na nazwę, więc za chwilę będzie ją widać. Zapach był bardzo intensywny i niósł się przy każdym podmuchu wiatru. Tutaj już byliśmy w środku, znowu pod tym zadaszeniem i udajemy się teraz do tej części najbardziej ciepłej, przeszklonej. Widać od razu bananowca przy wejściu. Zobaczcie, jaka jest powierzchnia tego dachu. Solidne przeszklenie. Tutaj to już wszystko przeżyje. Mega. Niesamowita przestrzeń. Bardzo wysoko, bardzo ciepło. Tam na końcu są sukulenty, które odwiedzimy również. Ale na początek ten banan. Po wodku było widać, jakie wielkości są te liście. Myślę, że tak ze 3,5 metra, może 4, ciężko powiedzieć. Niesamowite. No i tutaj tak to wygląda. Ogromne łosierogi. Tutaj jest wyższa wilgotność powietrza, nie ma takiego wiatru, który by wysuszał. No i poza tym w tym szkle, wiadomo, ta woda paruje, rośliny transpirują, naprawdę było tam wilgotno i parno, także po tym chodzeniu wcześniej w przestrzeni takiej, gdzie było komfortowo, tutaj czuliśmy się trochę rzeczywiście bardziej jak w palmiarni. No i rośliny swoją drogą też były takie bardziej palmiarniowe. No już nie było tutaj takich tylko odpornych monster, ale też bardziej wrażliwej paprocie i inne rośliny. No filodendrony w ogóle w tym budynku nigdzie nie były zbyt fajne i okazałe, i nie było zbyt dużego wyboru. Za to paprocie jak najbardziej. Inne gatunki tutaj, inne rodzaje górują. Filodendrony tutaj chyba sobie nie radzą w tych warunkach, jednak może jest dla nich zbyt chłodno. Tak myślę. No, jakieś musi być uzasadnienie, dlaczego jest tak dużo innych gatunków, a tutaj akurat filodendronów zbyt wielu nie spotkaliśmy. A jak już, no to coś się tak pieło, trochę było takie nędzne, trochę żółte. A tutaj też widać, no zobaczcie, łysy badyl totalnie. Poniszczone liście. Nie wszystko jest tutaj takie bardzo szczęśliwe. No ale z drugiej strony w lesie deszczowym też nie wszystkie liście są piękne. A zobaczcie ten dziurawy liść. Co to jest? Nie wiem. Może wyżej lepiej to wygląda. Tutaj, gdzie jest mniej światła, to wygląda bardziej nędznie. Trudno powiedzieć, chociaż z drugiej strony filodendrony też nie nadają się na pełne światło. Więc nie wiem. Ale trzeba przyznać, że robi to ogromne wrażenie jako całość. Ta konstrukcja jest zrobiona z takim rozmachem, takiej wysokości. Jeszcze ta opcja wejścia wyżej, niżej dodaje bardzo dużo. No bo możemy z kilku poziomów oglądać te same rośliny i te, które wydawały się takie ogromne, że ich korony widzieliśmy tylko w oddali.
nagle były całkiem blisko i można było je zobaczyć z zupełnie innej perspektywy. Wspaniałe doświadczenie. Ale muszę wam przyznać, że ta część, która była pod szkłem, trochę bardziej tak jakby dostawała w kość od słońca. I widać tutaj było, że niektóre z tych roślin po prostu mają tego słońca za dużo i nie są przez to szczęśliwe. Tak jakby brakowało im tego górnego poszycia, którego tutaj po prostu nie ma, no bo jest kilka większych fikusów, a poza tym jest pusta przestrzeń. Widać naprawdę, jaki to jest ogrom. I jak na ten ogrom, to muszę przyznać, że bardzo dużo było powtarzających się roślin, głównie krotonów. One się pewnie tutaj lepiej sprawdzają i pewnie dlatego jest ich tak dużo i ładnie wyglądają. Natomiast te inne rośliny, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że była zima, czy po prostu tego, że nie ma tych górnych drzew, które dawałyby trochę cienia, to te rośliny są takie trochę wypłowiałe, trochę takie zmęczone. No nie wiem. Ogólnie tamta część dużo bardziej mi przypadła do gustu, a tutaj no, są też ładne kwiaty, jak hibiskusy na przykład, kwitnące pięknie. Ale ogólnie tamta część bardziej mnie urzekła. Chociaż to dziwne, bo tutaj jest szkło i powinno być tutaj jeszcze bardziej dziko i żywo. A jednak nie jest. Widzicie te begonie na przykład, jaka jest taka blada, taka pożółkła trochę. No dużo było takich roślin w tej części. Może to się z czasem zmienia, może bardziej latem wygląda to lepiej. Chociaż z drugiej strony wtedy jest jeszcze więcej słońca, więc nie wiem. Na pewno odpowiada to wszystko fikusom, bo one rosną jak dzikie. Po prostu ogromne drzewa, zachwycające. Kordyliny również sobie dobrze radzą, ale te fikusy są zachwycające. No i krotony też piękne, trzeba przyznać. Za to te sansy, no zobaczcie, oni je chyba dopiero posadzili, tak myślę, żeby się tutaj zagęściły, no bo na razie to taka nędza, jak normalnie w Auchan. Banany i w ogóle te rośliny bananowate, no to one tutaj sobie radzą w miarę, chociaż liście są trochę poniszczone, to zobaczcie. Są kwiaty, są owoce. Naprawdę czad. Chyba nigdy nie widziałem na żywo kwitnącego banana. No niestety nie mam ogrodu, żeby tak jak niektórzy w ogrodzie trzymać. Piękne. No. Fajnie by było. Może kiedyś się doczekam. Szkoda, że te banany umierają po tym, jak wydają owoce. To jest lipa. Ma się takiego wielkiego banana, no to jest bylina, ale wiecie, wypuści kolejne. Tutaj jest datura, która no, budzi się chyba dopiero do życia, bo wygląda kiepsko. Tak jak u nas przezimowana w piwnicy. Prymulki wszędzie są zarazą i też wyglądają tu fatalnie, jak widać. Kwiatów prawie wcale. U mojej mamy w ogrodzie ładnie wyglądały prymulki, bo przez to, że było zimno, to liście zwiędły, ale kwiaty zostały. Znaczy wyszły później, teraz są same kwiaty. To wygląda ładnie. Natomiast same liście prymulek to jakoś tak mnie nie urzekają. Widać tutaj sporo wody i nad wodą ksantosomy, które też wyglądają źle. Ja nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś przędziora tutaj, czy czego, ale naprawdę, no niektóre z tych roślin to dostały nieźle. Tutaj jest kolejny jakiś banan. Zobaczcie. Ale te czerwone kwiaty, no zachwycające to jest. Po prostu szok. Przepiękne. A tutaj dla kontrastu obraz nędzy i rozpaczy. Jak u nas w domach. No i znowu piękne wnętrza paproci. One są jakieś tutaj nie do zdarcia. Muszę chyba spróbować z taką w domu. No i teraz idziemy do tej części, która jest poświęcona kaktusom, sukulentom. Jest bardziej sucha. Tu jeszcze jakąś taką trzcinę zobaczyłem, ciekawą. Taka wielka. No dobra, ale idziemy tam do środka, bo widziałem przez te okienka z tej drugiej części, że tutaj jest grubo. No i jest grubo, zobaczcie te wszystkie ciernie, te ogromne, ciężkie rośliny. Ja bym się bał, że to na mnie spadnie. Przypomina mi to trochę wnętrze jednego z pawilonów palmiarni poznańskiej, gdzie też są takie wielkie sukulenty i one robią ogromne wrażenie. No i zobaczcie, tutaj mają w sumie niby lepsze warunki, no bo jednak jest tutaj na pewno cieplej, jest więcej słońca, a jednak w Poznaniu wydaje mi się, że one są większe. Więc tutaj bardzo mi się podobają te Euphorbiae mili, te, które kwitną
Wyglądają te kwiatki jak z plastiku. Kiedyś sobie taką sprawię, bo miałem dostać już je dawno, dawno temu, a jakoś to nie wyszło i muszę chyba sobie ją sprawić po prostu, chociaż ma te ciernie i to mnie trochę zniechęca, bo ja nie lubię, jak mi się ciernie wbijają, dlatego wolę stapelie i kaudeksy. No ale tutaj też jest naprawdę fajnie, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Prezentuje się okazale, drzewka szczęścia, jakieś krasule różne. Ja nie znam się aż tak na tych sukulentach, więc tak oglądam tylko i jestem pod wrażeniem, ale za dużo nazw tutaj naprawdę nie podam. Widać, że one są powiązane często, bo mogłyby się przewrócić na ludzi zwiedzających, a wtedy byłaby tragedia. Co to jest to po lewej stronie? Bo to widziałem też na ulicy, po prostu w donicach. Za chwilę jeszcze pokażę Wam inną roślinę, dokładnie taką, ale najpierw musimy się przyjrzeć jeszcze tym tutaj bydlakom. Po prostu szok, jakby tam kogoś popchnąć, to byłaby tragedia. A tutaj takie ogromne ciernie, przerażające. Zobaczcie, masakra. Po prostu, och, szok. O, a to tutaj po lewej widziałem przed restauracją posadzone w doniczkach. Nie wiem, co to jest, myślałem, że może agawa, dotknąłem, ale ma miękkie liście. Tutaj widzimy owoc opuncji. No, fajnie. Owoc opuncji już widziałem w Poznaniu też. I tutaj więcej tego. Nie wiem, co to jest. Całkiem fajne, całkiem ozdobne. No i to tyle tych sukulentów. Teraz idziemy do tej części pod tym drewnianym daszkiem. Tutaj jeszcze prawdziwy papirus. No też na razie nie wygląda zachwycająco. Myślę, że może za kilka miesięcy będzie lepiej. Ale i tak jest fajny. No i musimy się już pożegnać niestety z tą estufą, bo tak było tutaj pięknie. Jeszcze raz wrócę do mojego ulubionego miejsca. Tam, gdzie rosną te wielkie monstery. Może widzieliście moje zdjęcie na Instagramie, to właśnie tam je sobie zrobiłem. Znaczy Włodek mi zrobił. Tutaj jestem jeszcze pod tą właśnie ogromną monsterą. Widać jej korzenie powietrzne. Tutaj na dole jest woda. Te korzenie wszędzie wiszą. Naprawdę tutaj się można poczuć jak w dżungli. Niesamowicie. Tutaj jest najfajniej. Bardzo Wam polecam to miejsce. Jest naprawdę niesamowite. Korzystając z okazji, proszę Was o subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to dajcie mi suba. Poproszę o lajka, jeżeli podoba Wam się ten film. Napiszcie w komentarzu, bo może byliście już tutaj, a może dopiero się wybieracie. Może się dowiedzieliście dzięki mnie, że coś takiego istnieje i warto na pewno tam pojechać. A ja bardzo chciałbym podziękować patronom, którzy wspierają ten kanał i dzięki nim możemy go rozwijać i na przykład pokazywać Wam takie wspaniałe miejsca jak Estufa Fria w Lizbonie. No i do zobaczenia w następnych odcinkach.